Siemaneczko, z tej strony Miki. A dzisiaj w końcu mogę dla was coś nagrać, słuchajcie. O, a tutaj początek w najlepszym wydaniu, czyli rozwalenie się. W końcu mogę dla was, słuchajcie, coś nagrać, no bo jeżeli ktoś śledzi mojego fanpage'a, tam macie linki w opisie i wszystko, no to wiedział, że od wtorku leżę chory i po prostu miałem gorączkę wysoką, kaszel, wszystko, no i no nie dawało się tego nawet nic nagrać, bo chrypa ciągle i tak dalej. Ale dzisiaj już w końcu tak, nie umiem jeździć. Dzisiaj w końcu udało mi się zebrać już na siłach, gorączka mi spadła na szczęście. Wszystko już powinno wrócić do normy i już przestoju nie będzie na kanale, no bo no nie ukrywajmy, że było tak troszeczkę, nic się nie działo, no poza tym, że wyszły Kielce w sumie i wyszedł z kamerą na głowie, tak? Więc i tak jak, no nie, no w sumie był przestój, tak? Więc no tak nie fajnie, ale no sami wiecie, że jak człowiek chory, no to nie da rady. Co, ale za to jutro już startuje nowa seria, słuchajcie, ja się myślałem, jutro nowa seria startuje z waszymi, no myślę, że ulubionymi ludźmi, tak, na pewno jednym. Drugi trochę mniej znany, ale myślę, że też wam się spodoba. Też był, kiedyś nagrywaliśmy razem. Więc myślę, że wam się seria spodoba, bo już maszynki mam ogarnięte, mody, wszystko, mapkę, więc tylko czekać, aż właśnie chłopaki znajdą czas i sobie ruszymy właśnie z taką nową seryjką. Powiem, że seria będzie też zagraniczna bardziej, ale to więcej informacji, jeżeli właśnie chodzi o to, to jest na fanpage'u, gdzie możecie znaleźć właśnie więcej informacji. Nie wiem, jak trzeba jeździć, żeby jeździć tak jak ja. Naprawdę. Do tego nie ma kamerki dzisiaj, tak? Nie ma kamerki, no ponieważ no nie chcieliby się jeszcze mi oglądać. Zawsze wyglądam źle, ale po chorobie to wiecie, jeszcze trochę źle bardziej. A tak naprawdę prawda jest taka, że no, że kamera jest padnięta i nie wiem, gdzie ładowarkę mam, muszę poszukać potem ładowarki, więc ale cicho, dlatego nie ma, bo się źle czuję jeszcze i nie wyglądam dobrze, no więc tak, dlatego nie ma. No, a dzisiaj taki właśnie odcinek bardziej luźny z Network Speeda, no bo nie wiedziałem zbytnio, co tam dla was nagrać, bo tak mówię, no farminga to będziecie mieli jutro, ale tak sobie pomyślałem, że dawno nie było właśnie tutaj Network Speeda. No myślę, że właśnie też spoko, bo też nawet to lubicie to oglądać. Lubicie online, wiem, i online będzie więcej, ale dzisiaj to mówię, nagrywam tak, żeby jakiś odcinek jeszcze był dzisiaj, żeby tego przestoju właśnie takiego nie robić. Więc tak, no wiecie, w sumie tylko weszłem, odpaliłem i sobie gram, tak? Zaraz zobaczymy, jak będę rąbał tu kolejne te wyścigi, bo no sami wiecie, że ja nie umiem to jeździć. Przepraszam czasem za mały kaszelek, ale no jeszcze troszeczkę trzyma, więc no trzeba troszeczkę niestety jeszcze wyleżeć, ale już niedługo, słuchajcie, praca w polu rusza, w sumie już by mogła ruszyć, ale jestem chory, więc nie rusza, więc dopiero po świętach będzie Lubin, więc będzie ciekawie naprawdę. Oczywiście filmy będą, pominę to, bo jakoś mnie to nie interesuje. O, proszę ja was bardzo, dobra, jadziemy. Zobaczcie, jak ładnie Miki wszedł w zakręt. Widzieliście? Było bosko. Jedziemy. O Boże, to światło. Przez to światło nic nie widziałem, ale dobrze. Jestem ostatni, ja wiem, ale ostatni będą pierwszymi. Nic nie widzę. O, mówiłem, że ten, że będą pierwszymi? Zobaczcie, jak tutaj poszłem. Patrz, patrz. O kurna. Aż jestem sam z siebie zdziwiony. Z siebie dumny wręcz. Co prawda piąty jestem, może na razie nie pierwszy. No ale wiadomo, no jeszcze muszą chłopaki mieć trochę szansę, żeby też no, się popisać. Aczkolwiek wydaje mi się, że zaraz jak nie będę w nic walił więcej, to po prostu wyprzedzę ich, tak? Bo no tutaj ważnym atutem jest, żeby nic nie przypieprzyć zbytnio. No tak jak na przykład teraz i mogę się pożegnać. Chociaż może się jeszcze nie pożegnę.
bo jeszcze nie jest tak tragicznie. Patrzę, zaraz wyprzedzimy tych dwóch panów. O, dziękuję. Ładnie ten merolek zakręty wchodzi, powiem wam. To w sumie jest fabryczne, to tylko, chyba mam tylko podwozie zmienione. Lekko wzmocnione, jak się nie mylę. A tak to jest chyba cały fabryczny, więc i tak ładnie się prowadzi. Trzeci, drugi jestem. Pierwszy jestem. Cieszę się, nie... Ja pierdzielę, dobra, nie cieszę się. Ale chyba wszyscy wjechali. Nie wszyscy. Który jestem? Jak będę drugi, to jeszcze przeżyję. No, to byłem drugi. I to pasuje w sumie mi. No, mogłem być pierwszy. No, ale ten mur mnie powstrzymał skutecznie niestety, no. Walnąłem w mur i no, widzieliście sami, no. Wyszło jak wyszło. Co tu mam ciekawego? Ja zastosujmy sobie. Dobra. No więc walnęliśmy sobie jeszcze w jeden mur i przez to w sumie przegraliśmy wyścig, ale i tak byliśmy drudzy, więc wyścig Most Wanted jest dostępny. Tak, no to dobrze, a sobie zrobimy na przykład. Proszę ja was bardzo. Który? Nie, to robiliśmy. Może to. Przejedźmy się. Ale coś chciałem. Nie, chyba radio jest włączone, bo kurczę, znowu jest problem z tą muzyką, że blokuje tą muzykę. I kurczę, powiem wam, że jest z tym mały problem, ale no niestety. Staram się wyciszać. Znaczy wyciszać, no w grze ogólnie wyłączyć. Jest wyłączona, ale coś tam jeszcze mi tak grało. Ale było głośno pod... O! A co to? Aha, nie, do sklepu to ja nie chcę przejść. Nie chcę do sklepu. Co kurna... Już chcę lusterkę, nam się trochę za mało chyba lewe. Zobaczcie. Chryste panie. Jak tak można? Ja nie wiem. Jedziemy jeszcze 2 km. Taki merolek, powiem wam, przydałby się. Tylko w gazie. Jak... Ja pierdzielę. No. No może nie taki merolek, bo taki merolek to bym nie chciał takiego merolka, no bo... No, naprawa by wyniosła więcej niż wiecie. Aczkolwiek... Taki merolek ładny, zdrowy, nieuszkodzony, to widzicie, jak taran też idzie, więc... Więc jak najbardziej, jak nie mamy czołgów, a idziemy na wojnę, czy z ruskimi, czy coś, no to... Proszę was bardzo, merolka mamy, tak? Merolek nam pięknie robi właśnie za czołg. No więc fajnie. Fajnie, naprawdę. Cieszę się, jestem happy. Ojej. Walnęłem. Fotoradary, o w ogóle... Nie, potem ten bus ogarnę. Najpierw jadę ten wyścig zrobić. Dużo ludzi właśnie chciało w NFS-a też ze mną pograć online. Oczywiście, jak tylko będę... Jak tylko będziemy... Jak będę tylko grał, no to możecie zawsze zapraszać mnie, dobijać i może sobie razem pogramy. Prześcignij Shelby Cobra 4, 2, 7. No, podejrzewam, że będzie ciężko. Podejrzewam, że będzie bardzo ciężko. Aczkolwiek... Musimy się zmierzyć. Chyba nam się ta kolba buduje. Nie? Tak? Tak, o kurczę. Fajny. Fajny! Chyba szybkie to będzie. Czyli co, po prostu, no mamy spierdzielać, znaczy spierdzielać, no. Czyli tradycyjnie wyścig. Niestety policja nas skutecznie zhamowała. A jakby nie mogła, jakby nie mógł on walnąć na przykład, o. To nie. No po prostu, no, zamiast i jemu zajeżdżać drogę, to mi muszą zajeżdżać drogę, no rozumiecie to? Ty, wyeliminowałem go? Tak, no to dobrze. To pasuje, nawet nie wiem jak to zrobiłem. Jadę. Walnąłem w coś i tak patrzę, że ten...
że chyba to jego. No i dobrze. Ale powiem wam, że to słońce naprawdę uciążliwe jest. To co jak co, ale... Kurczę, tak się wyjeżdża i tak po oczach daje, że nic nie widać. Trzeba te kończatki omijać, by szkoda opon. O, pięknie, przejazd zrobiliśmy, ale on nam siedzi na ogonie, w ostatniej chwili zjechałem. To Shelby to wcale nie jest takie gówno. Dał się tak wyeliminować, a teraz co, tak wszedł? Aj ty. Ty frajerze, ty. No, ja muszę być pierwszy. No, nie ty. No nie? No. Ludzie dla mnie kciuki trzymają, a nie. Nie dla ciebie. Łasz ty frajer. Nie ścinaj zakrętu. Pa, dostał. Dobrze jest. Jedziemy na pełnej. Górą lepiej. Tak dla pewności. Tak dla pewności wolałem górą, mówię, walnę ten radiowóz, to tracimy tylko na prędkości, coś drift mi nie wyszedł, kurna, ale on też się na czymś zblokował, więc dobrze, dobra, pełna, kolczatki, ominięta, najważniejsze, przemalujmy sobie autko. Ło, udało nam się wyhamować, nie wiem jakim cudem. Więcej szczęścia niż rozumu. Trochę zwolniłem niepotrzebnie, ale nie wiedziałem, że tam kolczatki nie ma. Jeszcze chciałem uciekać. No co za gnój, no. Ostatnie 600 metrów trasy nie wyprzedził. Nie ma tak łatwo. Mesio będzie lepszy. Eliminacja i meta. Dziękujemy, pierwsze miejsce kończymy. Z wynikiem 2-5 51. Jestem z siebie zadowolony, powiem wam. Wyeliminowałem go. Widzicie jak ładnie? Jeszcze muszę go dogonić i wyeliminować, tak? Już go dogoniłem i wyeliminowałem dwa razy ogólnie wcześniej tam podczas wyścigu, no ale w sumie jak chcą trzeci raz, to... To myślę, że też pójdzie trzeci raz. Tylko teraz się skupiam się, żeby go... Powiem wam, pospychać troszeczkę. O Jezu, jeszcze ja musiałem walnąć. No szybciej, bo mi ucieknie. No. Kurczę, no dawaj długo, no bo on wolny jest samochód, no. Nawet nie wiem, czy mi się to przyda, ale... Ale jak jest możliwość, tylko trzeba go wyeliminować, no. Chodź. Noż ty śmiecił. No wyprzedź mnie. No co za... Kurde! Jakiś nienormalny, no po co zmienił trasę? Mógł jechać do przodu. No chodź tu. Nie uciekaj. I tak się wyeliminuje. Czyli nie dość, że wygrałem, to jeszcze muszę go wyeliminować. A pewnie jak... Jakby on wygrał, to... to już by mnie nie musiał wyeliminować, no. Na pewno by tak był. No chodź tu, śmieciu. Ile jeszcze ciebie muszę walnąć? Się kopci chyba z siebie nawet. Czy to deszcz, nie wiem. No, w końcu. Gnojku. Proszę was bardzo, Shelby Cobra dostępna w Easy Drive. Dziękuję. Udało nam się. No ja sobie zobaczymy to. Zmieni auto. Shelby. Co? No nie wiem, czy to jest ten Cobra Shelby, co akurat. Co? Tak, to jest to. O Jezu. Nie dla mnie samochód. Się zbiera jak... Nie powiem co. Serio. O Jezu. O Panie. Nie polecam. Chyba, że jakoś się go jak zmodyfikuję, to jest lepszy, ale...
Ale nie, 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 nie. Tak nie może być. To by było chyba na tyle w tym odcinku już. Ponieważ no kaszel już mnie troszeczkę nie domaga. Więc... Ło, jeszcze się utopiliśmy, więc i tak dziękuję wam za oglądanie. Jutro już będzie farming, więc do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!